Witamy Państwa w kolejną niedzielę i zapraszamy na kolejny program z cyklu Moc Historii. Jesteśmy w stałym składzie. Cezary Jastrzemski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Robert Kałuża. Dziś o miejscu szczególnym. Naukowcy mówią, że to miejsce to taka księga historii. Trochę chyba nie do końca jeszcze otwarta, ale o tym miejscu już było. Głośno. No i archeolodzy, bo to głównie z ich powodu, głośno było o tym miejscu, tam bardzo często się pojawiają. Powiedzmy zatem, o jakie miejsce chodzi? No może jest to oprócz tych aspektów właśnie archeologicznych miejscowość słabo znana, tak jak wiele miejscowości w regionie świętokrzyskim. Powiedzmy, dzisiaj nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia i pewnie nie miałaby, gdyby właśnie nie ta archeologia. Zresztą to są okolice, bo chcemy porozmawiać o Zagórzycach w pobliżu Kazimierzy Wielkiej, to są okolice, które no, od dawna już wskazywane są jako potencjalnie teren niezwykle interesujący z punktu widzenia archeologicznego. Mamy bowiem do czynienia właśnie z takim terenem ogólnie określanym jako Małopolska, bo to przecież jest północna część tej wielkiej krainy, a południowa, jeśli mówimy o, dzisiejszym województwie świętokrzyskim, która to okolica jest no, z powodu głównie bardzo urodzajnych gleb lesowych, terenem właśnie znanym z wykopalisk, terenem znanym z archeologii, no bo ludzie na tych żyznych glebach lesowych, które w oparciu o skałę lesową powstawały, osiedlali się już od czasów zlodowaceń, a jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że no, to były takie właśnie wyspy urodzajne, gleb, No to nic dziwnego, że te wszystkie ludy, które poruszały się po olbrzymich przestrzeniach Europy, żeby znaleźć dla siebie jakiś interesujący teren, zatrzymywały się właśnie tutaj, właśnie na tych lescowych terenach. No i stąd tak wielkie bogactwo i ciągle no, niesamowity potencjał, bo jeśli spojrzymy nawet na sąsiednie miejscowości leżące w pobliżu Zagórzec, no to ten kontekst z jednej strony powiązania Zagórzec z tymi miejscowościami, a z drugiej strony, takiego właśnie no, perspektywicznego też jakiegoś odkrycia, z którym możemy mieć tutaj do czynienia, jest niezwykle intrygujący. No i nie ulega wątpliwości, że wcześniej czy później dojdzie tutaj do kolejnych wielkich, bardzo rozsławiających zagórzyce odkryć. No właśnie, archeolodzy w zagórzycach pojawiają się systematycznie, można tak powiedzieć. No i z dobrym skutkiem, bo pewnie powiemy o tych najbardziej intrygujących odkryciach. Co co ich w ogóle sprowadziło w tę stronę? Przede wszystkim takie odkrycie sprzed ponad 100 laty, odkrycie z 1911 roku w pobliskiej miejscowości Jakuszowice. Właśnie w tych Jakuszowicach w 1911 roku, ale też od razu sobie powiedzmy na głębokości 6 metrów. Bo podczas wykopywania piachu natrafiono na grób młodego mężczyzny, który zmarł no gdzieś w pierwszej połowie V wieku naszej ery, a jest kojarzony z racji wielkiego, bardzo znacznego bogatego wyposażenia grobowego, jest kojarzony z hunami. Nie wiemy dokładnie, czy to był książę, tak się go określa grób księcia chuńskiego, czy był rzeczywiście hunem, czy też y, należał do elity. Arystokratycznej, która była powiązana z Hunami. My pamiętamy przecież działalność Bledy, czy jego brata, no, bardziej znanego, Attyli, zwanego Biczem Bożym, bo tak wielki wpływ miał na ówczesną Europę. Imperium Rzymskie sobie z nim przecież nie radziło, i to był właśnie taki motyw, kiedy oni, Hunowie, wybrali się w stronę łuku Karpat i na północ od Karpat, na właśnie tych rzeznych terenach, jakąś swoją ekspansję prowadzili. No i stąd te znaleziska. Właśnie z Jakuszowic, w których mamy mnóstwo elementów właśnie związanych wprost z hunami, czyli na przykład wiadomo, że również był razem z tym mężczyzną pochowany koń. Wierzchowiec, a cały rząd koński wykonany ze srebra i złota, to jest właśnie w takiej ornamentyce też charakterystycznej, między innymi technika taka nello, czyli odpowiedniego zdobienia. To są wszystko tradycje huńskie. Jeśli wiemy, że był tam łuk refleksyjny, którego Hunowie używali, czyli taki łuk, który no, tworzono z drewna i z kości, z włókien również zwierzęcych, który miał niezwykle wielką moc w stosunku do tradycyjnego łuku. No i ten łuk był w charakterystyczny sposób też za pomocą złota zdobiony, no i mnóstwo innych jeszcze elementów: długi miecz, ozdoby, części stroju wszystko to wskazuje na te związki huńskie. No więc ten motyw odnalezienia tego grobu spowodował, że wyznaczono pewien potencjalny teren. Kiedyś w archeologii ekscytowano się głównie cmentarzyskami. Tam było najwięcej odkryć, y, dlatego, że y, no, groby to obiekty, które podlegały pewnej opiece, nie niszczono ich. W związku z tym też do grobów składano różne bogate wyposażenie. Y, no i dla archeologów to zawsze było niezwykle ekscytujące odnaleźć cmentarzyska i groby. No ale potem okazało się, że równie ciekawe są ślady osadnicze. Dlatego też dzisiaj tak Dużą wagę przywiązuje się właśnie do tych kwestii osadniczych. No i w związku z tym zapytano się kiedyś, przed laty, kilkadziesiąt lat temu, głównie uczeni krakowscy, którzy te badania prowadzą. No a gdzie są osady tych ludzi? Którzy takie pochówki mieli, jak właśnie grup księcia Huńskiego. No i wtedy właśnie tę okolicę zaczęto eksplorować, najpierw oczywiście powierzchniowo, a potem okazało się, że informacje również od ludności czy znaleziska wskazywały na to, że no, ten teren osadniczo jest również bardzo interesujący. No i stąd, ponieważ Jakuszowice to mniej więcej 4 km od dzisiaj interesującej nas miejscowości, no to właśnie to były takie bezpośrednie impulsy. Do tego jeszcze przecież należy dodać słonowice, czyli kolejny niesamowicie interesujący obiekt, a właściwie kompleks obiektów, bo to są grobowce megalityczne. A więc no takie długie groby na 120 metrów, wysokie na 5 metrów, szerokie na 10 metrów, i to są właśnie takie odkrycia na miarę już. Europejską. I słonowice, Jakuszowice, wszystko to jest ta okolica, gdzie no nic dziwnego, że również i w tym miejscu, o którym dzisiaj mówimy, okazało się, że są interesujące sprawy. To kiedy zatem archeolodzy w tych zagórzycach się. Pojawili. Głównie, jak rozumiem, byli to naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. No tak, i oni ciągle oczywiście, Kraków się interesuje tymi okolicami podkrakowskimi, tak je umownie nazywa, no a szczególnie właśnie tą lesową okolicą związaną z płaskowyżem proszowickim. Tak generalnie byśmy jako jednostkę taką fizyczno-geograficzną mogli scharakteryzować, tak określić ten teren. Zresztą no, ten potencjał wynikający właśnie z jednej strony z gleb lesowych, a z drugiej strony, z ukształtowania terenu, nic dziwnego, że zaowocował takimi odkryciami. No bo przecież jeśli przyjrzymy się Zagórzycom, no to widać tutaj po pierwsze właśnie tę działalność rzeki Zagórzanki, rzeki no, rzeczki Zagórzanki, a więc dopływu Nidzicy. No i gdy sięgamy po choćby pradzieje i później nieco młodsze kultury, czyli kultury na przykład epoki żelaza, czyli przełomu tysiącleci, no to okazuje się, że właśnie te doliny rzeczne w tym między innymi Nidzicy i jej dopływu Zagórzanki były wykorzystywane do celów osadnienia. No ludzie się osiedlali tam, gdzie był dostęp do wody i gdzie były jakieś walory obronne. A przecież płaskowyż proszowicki no to jest taki piękny teren, czego egzemplifikacją no, jest właśnie ta okolica, w której jesteśmy. No bo są tutaj takie fragmenciki cypli, a więc fragmenty, które się doskonale z powodów obronnych nadają do osiedlenia, dlatego że no, z trzech stron mamy otoczenie wodą, a z jednej strony jest tylko takie łagodne dojście i takich cypli jest tutaj... I pełno. Z drugiej strony jest ta urodzajna gleba, chociaż akurat trzeba przyznać, że pewna specyfika Zagórzyc polega na tym, że oprócz gleb lescowych są tutaj również mniej urodzajne gleby. Gleby brunatne, bielicowe, czyli no z punktu widzenia dawnego, pradziejowego na przykład osadnictwa, no to niedalające się właściwie do uprawy. Ludzie omijali takie tereny, nie potrafili sobie poradzić, bo po prostu nie byli w stanie przeżyć, mając takie słabe gleby. Ale też uczeni właśnie badając ten teren, można tak powiedzieć w cudzysłowie, że się ucieszyli z powodu takiej mozaiki, z jednej strony urodzajne, z drugiej strony mniej urodzajne gleby, no bo okazało się, że rozwijano tutaj hodowlę, czyli samo rolnictwo nie wystarczało już w kategoriach uprawy zbóż, tylko trzeba było zająć się hodowlą, no i badania zachowanych szczątków kostnych zwierząt, doprowadziły do takich wniosków, że na przykład trzoda chlewna była tutaj no, w takim niewielkim procencie wystarczy wykorzystywana. Przede wszystkim bydło, później owce, kozy. Także do ciekawych wniosków dochodzi się również dzięki no właśnie takiej charakterystyce środowiska przyrodniczego, z którym mamy do czynienia. Zresztą to środowisko też potem powodowało pewne skutki. Zresztą za każdym razem. Na przykład jeśli były długotrwałe susze albo długotrwałe opady, no to ludzie z tych zagórzyc uciekali. Okazuje się, że były takie okresy że na przykład przez tysiąc lat ta okolica w ogóle była niezamieszkana. Mimo że możemy tak powiedzieć, iż, no, właściwie taki jeden kompleks wzniesień to jest kompleks, który był zamieszkiwany przez, no, ponad siedem tysięcy lat. A więc z taką historią mamy tutaj do czynienia. Jesteśmy w miejscu, gdzie przez 7 tysięcy lat, wprawdzie, tak jak mówimy czasami z dłuższymi przerwami, osiedlali się ludzie, wprawdzie oni czasami mieszkali, zdaniem uczonych, dość krótko, bo na przykład 200 czy 300 lat, a czasami jeszcze krócej, bo mieszkały tutaj tylko dwa albo trzy pokolenia, a potem się. Usuwali stąd, no i teraz zagadką jest to, dlaczego się usuwali. A no, między innymi, właśnie być może dlatego, że była susza albo była powódź za długo, że te gleby były niewystarczające, może ktoś nas zaatakował i trzeba było się stąd wynieść. Nie ulega wątpliwości, że to był teren taki troszeczkę odosobniony. I to może też powodowało, że co jakiś czas ludzie chętnie się tutaj pojawiali, no bo Nidzica jest troszeczkę dalej i tam był ten główny ciąg, taki osadniczy, a tutaj przez to, że było troszkę z boku, może i było właśnie bezpieczniej, i dlatego sobie te okolice ludzie co jakiś czas wybierali. Ale właśnie ten fenomen, i to jest niesamowite, polega właśnie na tym, że przez tych kilka tysięcy lat te okolice ludzie sobie wybierali do zamieszkania. Wiemy zatem, że ludzie chętnie tutaj przybywali, bo, no, tak mówiąc, najkrócej były tu odpowiednie warunki do życia. Był dostęp do wody, żyzne gleby. Doktor Cezary Jastrzębski mówił, że mieszkały tu różne grupy ludzi w różnych okresach, dlatego pewnie archeolodzy mówią o pewnych fazach osadniczych, ale Powiedzmy, może skąd przybywali właśnie tutaj, do zagórzyc? czy do okolic? Ludzie, osadnicy, rolnicy? No to nie było takie proste, dlatego że właśnie przez ten czas tych kilku tysięcy lat po pierwsze nawarstwiają się te różne ślady i bardzo trudno archeologom odróżnić, chociaż oczywiście mają do tego odpowiednie metody i po to są uczonymi, żeby te poszczególne grupy oddzielić, przesiać i powiedzieć tak, ten fragment dotyczy takiej kultury, a ten dotyczy innej. I w dodatku też musimy pamiętać, że no bardzo dużo śladów to przecież były ślady związane na przykład z budownictwem Drewnianym. I tak jest również tutaj, że no, na podstawie, na przykład, tylko jakichś tam resztek organicznych możemy próbować tworzyć jakieś konstrukcje dotyczące pobytu tutaj ludzi, no bo drewno się nie zachowało. No ale ślady pewne są, które naprowadzają nas na takie, ani inne wnioski, więc hipotezy stawiane są potwierdzane potem za pomocą artefaktów archeologicznych i pracy archeologów. Natomiast, no, właśnie, jak mówimy o tym fenomenie, że tak wiele tutaj grup ludzkich się pojawiało, to rzeczywiście jest to niesamowite, bo już od czasu Neolitu, od tego momentu, kiedy miała miejsce rewolucja neolityczna, czyli gdy człowiek zatrzymał się w swym nomadycznym życiu, a więc poruszał się wraz ze stadami zwierząt, tam gdzie one na pastwiska się wybierały, tam się człowiek poruszał i po prostu przenosił się z miejsca na miejsce, był koczownikiem, ale właśnie w Neolicie zatrzymał się, bo doszło do tego niebywałego zjawiska, jakim było rolnictwo, uprawa roślin, hodowla zwierząt. No i właśnie te najstarsze ślady, na jakie natrafiono w Zagórzycach, pochodzą z roku 5200 przed naszą erą. Dlatego mówimy o tych tysiącach lat, ponad 7000 lat, które dotyczą tego osadnictwa w Zagórzycach. I to oczywiście byli pierwsi rolnicy, tak możemy powiedzieć. W ogóle na ziemiach też polskich pierwsi rolnicy, z którymi mamy do czynienia, dlatego też to jest takie niezwykle interesujące i ciekawe, gdy do tego neolitu, czyli do epoki kamienia łupanego się odnosi. No i tutaj można powiedzieć o trzech takich kulturach, których ślady odnaleziono. W Zagurzycach. Czyli po pierwsze, to są te właśnie takie najstarsze 5200 przed naszą erą, kultura ceramiki wstęgowej rytej polega to na tym, że no, nazwa tej kultury wiąże się z tym, że w ceramice, czyli w garnkach, w glinie, starano się naśladować naczynia, które wykonywano na zasadzie tykwy. I dlatego też ta nazwa taka jest, że ryto na tej ceramice w charakterystyczny sposób wstęgi, więc stąd ta nazwa kultura ceramiki wstęgowej rytej. Młodszą kulturą, z którą mamy tutaj do czynienia, jest kultura datowana na 4500 przed naszą erą i to jest kultura lędzielska. Jeszcze młodsza, rok 4000 przed naszą erą, czyli kultura pucharów lejkowatych. Te z kolei oczywiście nawiązują do odwzorowania do naśladownictwa w linie naczyń skórzanych, gar. Garnków, skórzanych garnków drewnianych. No i z tym neolitem tutaj więc mamy do czynienia. To jest bardzo ciekawy wątek, bo oczywiście taki najstarszy dotyczący rolnictwa, wprawdzie nie mezolit czy nie paleolit, a więc nie średnia i nie starsza epoka kamienia, tylko ten neolit młodsza, no ale za to niezwykle interesujące, no bo bogate są tutaj znaleziska z tego czasu. Ale powiedzmy sobie tak, że uczonych mniej tamte fazy interesują. Oczywiście podkreślają, że ta ciągłość osadnictwa jest związana z tymi początkami neolitycznymi, bardziej sięgają potem te młodsze epoki, czyli z epoki brązu. I jest tutaj taki motyw też, który odnosimy do trzech kultur. Podobnie jak trzy neolityczne, tutaj są odnotowane trzy kultury epoki brązu, czyli rok mniej więcej 1900 przed naszą erą, kultura Mierzanowicka, kultura Trzciniecka 1500 przed naszą erą i kultura Łużycka, czyli ta znana m.in. z Biskupina, tej słynnej osady, i Grodu w Biskupinie, a więc rok 1200 do 600 przed naszą erą. No i znowu no oczywiście bardzo ciekawe, szczególnie te odniesienia dotyczące całego naszego kraju, ale najbardziej uczonych interesują te jeszcze młodsze kultury, szczególnie z epoki żelaza, która tutaj jest no najlepiej przebadana i najlepiej reprezentowana no i wiąże się z takimi spektakularnymi też odkryciami, no i z właśnie Między innymi z grobem księcia Huńskiego, bo niewykluczone, że zanim pojawiła się osada w Jakuszowicach, to najpierw ci ludzie mieszkali właśnie tutaj, w Zagórzycach. I potem dopiero przenieśli się... I mieszkali w innym miejscu, tam stworzyli dla siebie lepsze jakieś centrum osadnicze. Więc te wątki dotyczące epoki żelaza są najbardziej interesujące, no i z nich najbardziej Zagórzyce są znane. Może powiedzmy, tak, oczywiście w skrócie: co ciekawego, czy co najbardziej ciekawego w Zagórzycach, czy w okolicy archeolodzy. Odkryli. No i znowu, żeby tak jakoś uporządkować chronologię, to musimy sobie powiedzieć, że no, dzisiejszy stan wiedzy pozwala nam tak to przedstawić, iż około 500 roku przed naszą erą już pojawiły się tutaj ludy związane właśnie z epoką żelaza. Oczywiście ten przełom brązu i żelaza jest taki bardzo płynny, no ale po to są narzędzia uczonych, żeby móc jednoznacznie o pewnych kwestiach powiedzieć. I to. Są takie ludy związane z kulturą pomorską. I oprócz tej kultury pomorskiej są te dwie inne, znacznie ciekawsze, o nich najwięcej można powiedzieć i najbardziej spektakularne odkrycia z nimi są związane, czyli kultura lateńska i kultura przeworska. Pierwsza z nich, którą datuje się na schyłek pierwszego tysiąclecia przed naszą erą, to grupa trzciniecka, która zaliczana jest. Do ludów związanych z Celtami. A więc, no, bardzo fascynujący wątek, który dotyczy, no, tego pierwszego, można by tak powiedzieć, zjednoczenia Europy, którego dokonali właśnie Celtowie. No i jeszcze przed laty, przed laty, przed laty powątpiewano w to, że na ziemiach polskich można by ślady Celtów odnaleźć, tej fascynującej kultury europejskiej. A tymczasem, no, już badaczka z okresu przed II wojną światową, Janina Rowana, Przeworska wskazywała na to, że na przykład nazwa rzeki Nida może pochodzić z języka celtyckiego. No i wskazywano na różne powiązania dotyczące między innymi naszych Ziem z Celtami. Dopiero z czasem okazało się, że rzeczywiście dzięki odkryciom archeologicznym te hipotezy znalazły potwierdzenie, i dzisiaj wiemy, że region Świętokrzyski należy do najciekawszych, do jednych z najciekawszych, no, na Dolnym Śląsku najpierw te ślady odkryto, ale do najciekawszych w naszym kraju. Jeśli chodzi o kulturę celtycką i tych nielicznych, bo tych śladów nie ma w naszym kraju zbyt wiele. Więc dlatego też no tak interesujące są te wątki dotyczące grupy tynieckiej tej kultury lateńskiej przez to, że związana jest z Celtami. Przy czym, oczywiście tutaj jest mnóstwo interesujących i intrygujących wątków i można by powiedzieć tak, że no, na przykład do y, jednych należy ceramika. Bardzo dużo tych y, fragmentów ceramicznych Ceramiki znaleziono. Przy czym to są różne rodzaje ceramiki, które no, między innymi służą też do tego określenia grupy tynieckiej, bo e, wyróżnia się, jeśli chodzi o osadnictwo, trzy takie fazy tej grupy. Jedna to jest faza, która wiąże się z naczyniami z dużą ilością grafitu. A więc podczas produkcji naczyń tego grafitu dodawano specjalnie, i dzięki temu mówimy właśnie o tej grupie związanej z celtami. A był to prawdopodobnie grafit, który importowano z terenu dzisiejszych Czech. No więc bardzo dobry taki wskaźnik do, do wyróżnienia. I z kolei druga faza wiąże się z ceramiką lepioną ręcznie, ale. Też wtedy występowała ceramika wykonywana na kole. No i trzecia faza to ceramika bardzo dobrej jakości. Takie cienkie ścianki wykonywana była na kole i, i malowana. W związku z tym no, są te bardzo interesujące wątki. Szczególnie no, ta na przykład ceramika siwa wiąże się z tym, że no, właśnie to koło wykorzystano do produkcji już tych naczyń znacznie bardziej wartościowych. No i w związku z tym mamy takie. Takie właśnie wyznaczniki, które nam wskazują na to, z jakimi ludźmi mieliśmy tutaj do czynienia. Ale trzeba pamiętać, że ten okres związany z epoką żelaza, oprócz tej grupy związanej z Celtami, wiąże się też z innym pasjonującym problemem, czyli z kulturą przeworską. No i to też jest kultura związana z epoką żelaza. I w związku z tym, jakbyśmy tak chcieli łącznie rozpatrzeć te kwestie, czyli epokę żelaza już łącznie potraktować, Czyli zarówno tę grupę tyniecką, jak i kulturę przeworską, która zresztą, no tutaj zdaniem uczonych. Miała swoje dwie fazy. Czyli raz się pojawili ludzie tej kultury, i po jakimś czasie, po przerwie, znowu pojawiła się druga, inna grupa kultury przeworskiej. Więc razem, gdyby ją tak potraktować, ten okres właśnie epoki żelaza, no to właśnie tu są bardzo ciekawe wątki, które warto rozpatrzeć. Mówimy o tym, co archeologom ciekawego udało się odkryć. No i doktor Cezary Jastrzębski wymieniał właśnie, że przede wszystkim to na przykład fragmenty naczyń wykonywanych z ceramiki. Co jeszcze? No i generalnie można by tak powiedzieć, że sami uczeni byli zdziwieni wielką ilością materiału archeologicznego, który tutaj znaleziono. Wspominaliśmy o grobach i o tym wyposażeniu grobów, a tymczasem właśnie w tych strefach, gdzie mamy do czynienia z osiedlami, zwykle znajduje się tylko to, co ludzie zgubili, albo co pozostało po prostu po nich, bo akurat do czegoś im nie było potrzebne. Stąd też nie są to zbyt obfite miejsca w znaleziska. A tymczasem inaczej jest właśnie w Zagórzycach. Badacze podkreślają no, fakt, że w tym właśnie okresie tej epoki żelaza jest tutaj wielkie nagromadzenie różnych artefaktów archeologicznych, czyli że no, musiała to być osada, czy ta związana z Celtami, czy te dwie przeworskie, ale razem gdybyśmy je spróbowali ująć, no to osady, które wskazują nam na no, duże znaczenie tego miejsca i na bogactwo ludzi, którzy Tutaj mieszkali. Dlatego też nawiązuje się właśnie do tego grobu huńskiego, księcia huńskiego, że prawdopodobnie potem się przenieśli. Do końca nie wiemy, czemu, jak wspominaliśmy, te miejsca porzucano. Być może właśnie demografia to spowodowała, czyli na tych cyplach było już zbyt wiele osób które należało wykarmić i po prostu nie starczało terenu do tego, żeby demografia sobie poradziła w kontekście właśnie rolnictwa, czy hodowli. No i e, jeśli popatrzymy właśnie na te znaleziska, one są niebywałe, bo no, wskazują e, na taki potencjalnie jeszcze bardzo ciekawy teren w okolicy. Jak myślimy, że co tu odkryto, no to cały czas mamy w głowie, a co jeszcze może być gdzieś tutaj w najbliższej okolicy. Między innymi powiedzmy sobie tak, że są oczywiście monety rzymskie. Kilka na różnych monet znaleziono, przy czym nie tylko na przykład srebrne są ciekawe, ale też również brązowe, no bo one są poddawane różnym analizom i wskazują na to, że po pierwsze był to dłuższy czas, kiedy te monety pojawiały się tutaj w Zagórzycach, czyli to nie było tak, że to był jeden skarb. W jednym miejscu, na skutek tych rozszerzonych, bo od razu o tym też, powiedzmy, kontaktów handlowych, że udało się komuś taki skarb zgromadzić, gdzieś go zdeponował w ziemi, no i my go dzisiaj znaleźliśmy. Nie. To są w różnych miejscach odnajdywane monety i przez dłuższy czas tutaj się pojawiające. Oprócz monet, są tutaj oczywiście takie fragmenty naczyń ceramicznych. Ta ceramika jest o tyle ważna, że między innymi na przykład ta ceramika siwa, gdybyśmy na nią tak popatrzyli kulturowo, to oh Wydaje się, jakby ona była z jakiegoś kosmosu, jakby była nie z tej Ziemi. To znaczy, ona jest takim bardzo oryginalnym elementem kulturowym w stosunku do innych tych znalezisk kulturowych. Dlatego widać wyraźnie, że no, te prowincje Imperium Rzymskiego, które między innymi specjalizowały się w produkcji takiej ceramiki, no, musiały prowadzić jakiś tutaj handel czy oddziaływać na to, co działo się w Zagóżycach, skoro taki obcy kulturowo, coś, co nie pasuje do wytworu, kulturowych. To jest właśnie ta ceramika siwa i podobnie właśnie taka niepasująca, łatwo dająca się wyróżniać i wskazująca na kontakty rzymskie jest ceramika, którą nazywa się terra sigillata, czyli w charakterystyczny sposób wypalana i zdobiona i charakterystyczna właśnie dla Imperium Rzymskiego, więc świadcząca o tych powiązaniach. To są te znaleziska. Oczywiście różnego rodzaju zapinki, szpile, na przykład szpile z kości słoniowej, co wskazuje na to, że z jednej strony oczywiście Zapewne kontakt z Imperium Rzymskim, ale z odległymi krańcami Imperium Rzymskiego, skoro mówimy o kości słoniowej. Więc bardzo dużo takich rzeczywiście znalezisk tutaj dokonano. Oczywiście bursztyn również i narzędzia również do obróbki bursztynu. Wszystko to więc wskazuje na bogactwo. No i jest też jeden taki ciekawy motyw, który dotyczy pieca garncarskiego. To właściwie bardzo spektakularne znalezisko, bo tak dobrze zachowanego pieca, z tymi wszystkimi jego elementami i nie odnaleziono. Zwykle to były piece zniszczone, często całkowicie, tylko jakieś fragmenty tylko świadczyły o tym, że z takim urządzeniem mieliśmy do czynienia, a tutaj no praktycznie niezniszczony i to spory, bo przecież on ma ponad metr, prawie metr 30 i wszystkie te szczególiki, które wiążą się z wypalaniem ceramiki, są doskonale widoczne. A więc to też wskazuje na to, jak wiele tu w okolicy pod ziemią jeszcze może się kryć takich fascynujących znalezisk powiedzmy sobie też od razu, że jeden z mieszkańców, właściciel pola, na którym ten piec znaleziono, sam zwrócił uwagę archeologów na to, że ma tutaj fragment takiej ziemi, która jest w innym kolorze, więc być może no tutaj jest coś ciekawego i rzeczywiście okazało się, że natrafiono na ten piec garncarski, tak wspaniale zachowany. Zatem, tak jak mówiliśmy, archeolodzy pewnie do Zagórzyc jeszcze wrócą nieraz i pewnie odkryją jakieś kolejne ciekawe, intrygujące Rzeczy, ale czy tylko ten aspekt archeologiczny? jeśli chodzi o Zagórzyce i historię tego miejsca no jest istotny, czy może jeszcze o czymś powinniśmy wiedzieć? No powiedzmy też tak, że przez tę archeologię my idziemy do wielkich problemów, które nas intrygują i które powodują, że za pomocą tych znalezisk archeologicznych zastanawiamy się przy ich wykorzystaniu nad innymi sprawami. Kiedy mówimy kultura przeworska, o niej wspominaliśmy właśnie w tej epoce żelaza, to oczywiście to jest odwieczny problem pochodzenia Słowian. I w tym Kontekście każde takie znalezisko związane z kulturą przeworską w jakiś sposób przybliża nas do rozstrzygnięcia ostatecznego, które no, fascynuje uczonych, znowu no, od ponad 100 lat, kiedy to dyskutowano, archeolodzy polscy dyskutowali z archeologami niemieckimi na temat no, pochodzenia tej kultury, czy ona była germańska czy słowiańska. I w związku z tym, czy Słowianie, i to jest teoria autochtoniczna, wywodzili się z naszych ziem, to znaczy, czy nie było żadnej przerwy, tylko ludy te dawne za pomocą no, poszczególnych faz rozwojowych doprowadziły do tego, że wyodrębniła się grupa, którą nazywamy Słowianami, no i my jesteśmy ich potomkami. Czy też było tak, jak wielu uczonych sądzi, że istniał kwiatus osadniczy, czyli pustka osadnicza w IV-V wieku naszej ery. A więc zobaczmy, Hunowie, ten grup huński to jest połowa V wieku. Kultura przeworska troszkę wcześniej, ale mówimy o tym, że no, no właśnie, kultura przeworska dawała jakieś podstawy do funkcjonowania Europy w tych następnych wiekach, kiedy być może, zdaniem niektórych, istniała ta pustka osadnicza, czyli nie mamy śladów jakichś kultur i w związku z tym Słowianie musieli do nas przybyć z innych terenów, czyli z krainy indoeuropejskiej i stamtąd się pojawili, no i tam jest nasz rodowód. Dlatego też tak ważne są te odkrycia, no bo teraz mamy różnego rodzaju argumenty dla jednych za, a dla drugich przeciw. Stąd takie no, ciekawe wątki. One oczywiście wiążą się też z dalszymi historiami dotyczącymi Zagórzyc i między innymi też z takim bardzo spektakularnym znaleziskiem, którego tutaj dokonano, a które wiąże się już z bliższymi czasami, jeśli chodzi o nas. A więc właśnie mówimy o tych czasach wczesnego średniowiecza, kiedy to okazuje się, że zagórzyce też musiały odgrywać jakąś wielką rolę. Skoro znaleziono tutaj taki relikwiarzyk w formie krzyża greckiego, czyli równoramiennego, on jest taki jeszcze rozszerzany, jest ładnie wyprofilowany, no i po środku jest figura Chrystusa. A więc mamy do czynienia z odkryciem, które jest traktowane jako jedno z takich najważniejszych, jeśli chodzi o taki sakralny aspekt, ale i również archeologiczny czy kulturowy z wczesnego średniowiecza, właśnie z tych naszych terenów, no bo świadczy to o tym, że tutaj musiała jakaś zamożna osoba. Osoba przebywać. I niewykluczone, że ten ukrzyżowany Chrystus, a to właśnie traktowane jest też jako takie przechowanie na relikwiarz, to znalezisko, należał do kogoś odpowiednio bogatego. Zwykłego mieszkańca na to nie było stać. Dlatego też przypuszcza się, że biorąc pod uwagę już taką bardziej polską, tak to nazwijmy, historię zagórzec, że dotyczy to Jana ze Zbeltowic, to są dawne zbylutowice, kiedy dziś mówiono z Byłutowice, dzisiaj się mówi Z Beltowice, czyli takiego możnowładcy bardzo mocno związanego z Bolesławem Śmiałym, który znowu tworzy taką już historię bardziej bliższą zagórzyc, a nie wykluczone, że ona by się rozwinęła bardziej. Może o Zagórzycach dzisiaj byśmy mówili jeszcze w innych kontekstach, takich ważniejszych, gdyby nie najazd mongolski, niewykluczone, że któryś z tych najazdów, głównie ten być może 1241 roku, spowodował, że załamała się ta potencja realna historia Zagórzyc, no i ta osada, bo ziemię nadano właśnie Janowi z król nadał tę ziemię, w tym m.in. zagórzyce i w związku z tym mamy tutaj taką potencjalnie znowu ciekawą historię, która dotyczy reliktów dworu, reliktów też takiego obiektu, który nazywa się gródkiem stożkowatym, czyli siedziba reprezentacyjna, siedziba też obronna, no i to wszystko wskazuje na to, że te wątki dotyczące Zagórzyc, oprócz tych takich Takich dawnych, pradziejowych czy z epoki żelaza, równie interesujące są w kontekście bliższych już nam czasów, które można skonfrontować czasami ze źródłami pisanymi, a więc łatwiej będzie potwierdzić jakieś hipotezy czy wykluczyć jakieś nasze teorie, które budujemy, stojąc właśnie w takim wydawałoby się mało interesującym terenie, no bo. No co, ziemie takie mieszane, jakaś ładna okolica, no bo trochę pofalowana, ale wydawałoby się, że same tylko pola i nic więcej tutaj się nie znajdzie. Czyli to, o czym doktor Cezary Jastrzemski mówił przed chwilą, właściwie potwierdza to stwierdzenie, od którego program zaczęliśmy, że Zagórzyce to taka wielka księga historii, która przeczytana, mówiąc w przenośni, przez naukowców, jest do tej pory no być może w niewielkim jeszcze stopniu tak i mam nadzieję że jeszcze nieraz o Zagórzycach usłyszymy i być może wtedy znów do Zagórzyc wrócimy natomiast dziś dziękujemy już państwu za to spotkanie Cezary Jastrzemski, Robert Kałuża realizator Tomasz Tamborski do usłyszenia